Witajcie moi kochani, zapraszam Was na kolejny film z cyklu Food Haul, czyli zakupy spożywcze. Dziękuję za wszystko i zapraszam do oglądania. Pa! Tutaj są zakupy z Intermarché, Actimel, Belriso wiśniowe, tutaj zupa jarzynowa, pierogi wegańskie z soczewicą. Nigdy ich nie miałam, także zobaczymy. Ser sielski, zwykły ser wędzony z dziurami. Następnie ser złoty piastowski, był na jakiejś tam promocji. Marchewka, śmietanka, 18%. Serek Almette z rzodkiewką, tiktaki Coca-Cola, zupa jarzynowa, znowu mrożonka, kiełbasa morliny. Teraz będą zakupy ze Spara. To są takie sałatki, surówki worowa i surówka koperkowa, takie na wagę. No, takie zwykłe surówki. Następnie roszponka, jakie miksy sałat, warto, ja teraz ostatnimi czasy często je kupuję i robię właśnie te sałatki z serkiem, z jogurtem, różnie. Co mam w domu, to po prostu wrzucam i później te miksy sałat, albo roszponka, albo szpinak i później serek wiejski, albo ser a la feta. Albo po prostu nawet zwykły jogurt wymieszam z przyprawą. O, tutaj jest kolejne opakowanie tych sałat. Roszponka. I jak wymieszam, to nawet ostatnio, wiecie co, spróbowałam tej przyprawy na tzatziki. Tu jeszcze taki śledzik naraz z cebulką. Dwa razy. I tą przyprawą wymieszam i też jest bardzo dobre. Bułki, ser smażony, ma dobry skład, twaróg, masło, sól i to jest wszystko. I tutaj ser smażony z kminkiem. Ja to tak z kminkiem nie lubię, więc to nie dla mnie. Riso czekoladowe, mleko wiejskie 2%. Oraz włoszczyzna, dwa opakowania. Ja włoszczyzny nie kupuję tak pakowany, zazwyczaj wszystko kupuję osobno, natomiast tu była dość spora promocja, więc dlatego wzięłam. I tu jeszcze są ziemniaczki i to wszystko, bo teraz tutaj są już zakupy z Intermarché. Dwa ogórki, jeden pomidorek bawole, serce, bo były takie brzydkie pomidory, że wzięłam tego jednego bawole i dwa zwykłe pomidorki, żeby chociaż było do sałatki. Następnie serek wiejski, kolejny serek wiejski, taki miks, jakiś tam z kuleczkami, cynamon. No się okazało, że my w domu nie mamy cynamonu i wzięłam dwa opakowania, bo cynamon musi zawsze być. No i takie mamby, jakieś nowa edycja. Ale powiem szczerze, że tak z ciekawości kupiłam, ale takie no średnie. Dwa jogurty naturalne bio. To też tak do zjedzenia albo po prostu do sałatki, zobaczymy. Maślanka, krasny staw. I bułeczki poznańskie, chyba bułki. I kolejne zakupy, i znowu bułki, też poznańskie. Müller Milch, taki, jakaś nowa edycja. Dwa takie Müller Milchie. Serek truskawkowy, homogenizowany, to do jakichś naleśników. Serek wiejski. Następny serek wiejski, no bo u nas bez serka wiejskiego nie mogłoby się obyć. Dwa takie kinderki kokosowe.
I tutaj dwa takie Choco Fresh, to takie przekąski z lodówki. Znowu mleko i kolejne. I mąka tortowa. To były zakupy z Intermarché. Tu jeszcze jest kapusta duża, taka młoda. Merci. Przyprawa do cacików. Kolejna. I czosnek granulowany. Przyprawa do ziemniaków. I to by było wszystko, jeżeli chodzi o te zakupy z Intermarché. I też przeszłam się do Lidla. I w Lidlu kupiłam, nie za duże zakupy zrobiłam, ale kupiłam crunchy musli prażone z orzechami. To u mnie właśnie te lubią. To kupiłam takie dwa opakowania. Dziś jeszcze będzie jedno, czarnuszka. O, jest drugie opakowanie crunchy, takiego musli. Wiórki kokosowe kupiłam, bo już nie miałam nic w domu. A ja wiórki kokosowe czasami też dodaję do takich indyjskich sosów, jakiś curry albo coś takiego. Oczywiście siemię lniane. Następnie taki zwykły makaron spaghetti. Herbatka wiśniowa. Chciałam zobaczyć, jak będzie smakowała taka zwykła herbatka wiśniowa. Tu taka tortille, takie pieczone, takie, ja nie lubię takich chipsów. Ananas, mango, to takie wzięłam jogurty, bo było 4 plus 1 gratis, wychodziło bardzo tanio, bo chyba za 90 parę groszy za jogurt. Następnie sałata rzymska. No teraz to jest taki sezon u mnie na sałaty, na owoce, na warzywa, w większości jeszcze warzywa w sumie. Ogórki zwykłe, gruntowe. No i to jest wszystko, jeżeli chodzi o Lidla. Nic tam ciekawego nie znalazłam. I byłam jeszcze w Intermarché. Kolejne zakupy. To taki zestaw zakupowy. I tu jest ser tylżycki. Rodzynki królewskie w czekoladzie. Deserowej. Kiełbaski z szynki w smaku francuskim na grilla. I berlinki. Rodzynki w czekoladzie mlecznej, była jakaś tam promocja, chyba po 3 zł były, serki wiejskie, to też musi być oczywiście, ogórki, też do sałatek w zasadzie, przyprawa tzatziki kolejna, bo właśnie wypraktykowałam, że fajnie smakuje do tych sałatek, wrzuci się do jogurtu czy do serka tzatziki i pycha, takie deserki, pudingi. Powiem szczerze, że już jadłam i nie za bardzo mi smakowały. Śledzik i sosik z cebulką. Dziś słyszałam, że jest fajny. I takie kiełbaski białe z szynki. Wzięłam troszeczkę takich kiełbasek, 90% z szynki, bo zamierzamy zrobić sobie grilla. No, jakieś 95% kiełbas szynki. Bekon wędzony, no to wiadomo, na jakąś jajecznicę, taki pokrojony już. I krakowska sucha wieprzowa ekstra. Następnie znowu paróweczki machos. Śledzie po kaszubsku na szybko ze smażoną cebulką. Kolejne takie kiełbaski białe z szynki. Ślązerki, śląska w nowym wymiarze, też takie cienkie kiełbaski. Mleko. Muszę to uprzątnąć. Mleczko. Jedno, drugie. Sałata. Taka sałatka w słoiku, chleb. Sok truskawkowy. No i to by było wszystko. Tutaj właśnie tę kapustę, którą tam wcześniej widzieliście sobie, podsmażyłam. Trochę kiełbaski, kapustka, trochę dałam keczupu. I to wszystko, nic nie przyprawiałam. I
Taka mi wyszła dość dobra. A tutaj dla nas taki bonusik. Moja mama była właśnie w sanatorium. Zobaczcie, jakie piękne nagrała aleje kwiatowe. Mówiła, że po prostu tam są aleje tych kwiatów. Całe aleje i te piękne kwiaty. Ona jest w tej chwili w sanatorium w Szczawno-Zdrój i mówiła, że parki są po prostu przepiękne. I tutaj nagrała mi. Także ja tutaj Wam pokazuję. No niestety jest pionowo, bo tak nagrywała moja mama. Natomiast no, kwiaty są przepiękne. Ja tym pięknym akcentem żegnam się z Wami. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Dziękuję za łapki w górę, za subskrypcję. Jeżeli się podobało, to proszę o zasubskrybowanie mojego kanału, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz. I dziękuję bardzo. Do następnego razu. Pa!